Dzień dobry, cześć. Nazywam się Tomasz Sikora i jestem kandydatem do Wrocławskiej Rady Kultury. Jestem muzykiem wrocławskiego zespołu Carbido, znanego z muzycznego performance'u pod tytułem Stolik oraz ze współpracy z ukraińskim pisarzem Jurijem Andruchowiczem, ale także jestem menadżerem i animatorem kultury w ramach Fundacji Hermetycznych Garaż. Jestem pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Twórczej Współpracy Wrocław Ukraina, który jest taką platformą prezentacji wspólnych dzieł twórców z Polski i Ukrainy. Myślę, że Wrocław potrzebuje Rady Kultury w kształcie, w którym strona społeczna ma silny, wyraźny głos po to, aby wzmocnić partycypację i uspołecznienie różnych środowisk wrocławskiej kultury, aby głos tych środowisk był słyszalny. Do kandydowania skłoniło mnie zaangażowanie w rozmowy i dialog na temat różnych narzędzi, które mogłyby wystąpić w polu wrocławskiej kultury, między innymi Rady Kultury. Rada Kultury to znany postulat środowiska kultury jeszcze z roku 2016. Jako uczestnik tego procesu postanowiłem oddać swoje kompetencje jako artysta i menadżer kultury dla Rady Kultury. Będąc w Radzie Kultury, chciałbym przede wszystkim zająć się sprawami systemowymi. Myślę, że we Wrocławiu do zrobienia jest wiele w sprawach takich jak transparentność i jawność procedur zarządzania kulturą. Myślę, że problemem jest też nierówność. Chciałbym, aby osoby, które są najsłabszymi uczestnikami pola kultury, myślę, że paradoksalnie są to artyści, mieli więcej do powiedzenia i byli dostrzeżeni jako ci właściwi twórcy kultury i że bez nich sztuka, a szerzej kultura nie może się obejść. Jako czynny artysta i menadżer codziennie zajmuję się kulturą, więc trudno mi wybrać jedno wydarzenie, którym się ostatnio zajmowałem. Natomiast myślę, że to będzie koncert, który zagrałem z moim kolegą z zespołu Carbido w ramach przyznania medalu Misji Karskiego w Mykwie Synagogi pod Białym Bocianem w Wrocławiu. Zachęcam wszystkich do udziału w kongresie, a przede wszystkim do głosowania na 8 kandydatów ze strony społecznej do Wrocławskiej Rady Kultury.